Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Szymonie. Odpowiadam na Pana pytanie. Pan Szymon, jako programista, chciałby dowiedzieć się, czy emigracja do Czech w związku z Polskim Ładem będzie dobrą decyzją na najbliższe lata. Czy emigracja Pana Szymona do Czech w związku z Polskim Ładem będzie dobrą decyzją na najbliższe lata? Czy emigracja do Czech będzie dla Pana Szymona korzystna? Czy to dobry pomysł na najbliższe lata dla Pana Szymona? Wie pan co? No, dużo tutaj jakby zdarzy się. Zdecydowanie musi wyzrealizować, ale finalnie mam 10 denarów, czyli no, najlepszą kartę w sprawach zawodowo-finansowych, jaka mi w ogóle wychodzi. 10 denarów to jest, są po prostu bardzo duże pieniądze, tak? To tu dużo mówić. Natomiast rzeczywiście dużo tutaj się sytuacji musi zrealizować, to jest sporo, tak? No ale po kolei, co jest na ta karta głupca? Jak najbardziej. Karta głupca mówi o nowym początku, o cykliczności, o nowej wędrówce, tak? Która nas czeka. Karta głupca mówi, nie patrz w tył, idź śmiało do przodu, bo masz po co, tak? Także no jak najbardziej, zdecydowanie. Tutaj to jest początek wędrówki, jakiś nowy etap w życiu, to jest powiew świeżości, piękne czasy, tak? To są narodziny koncepcji, nowej dziecka, narodziny jakby czegoś, co jest wartościowe. Jak najbardziej, nowa droga, nowa podróż, wędrówka, zdecydowanie tak. Natomiast, ażeby nie poprzeszkadzały tutaj żadne zadiablenia, tak? Bo mogą przeszkadzać jakieś nałogi, uzależnienia, toksyczne relacje, toksyczne związki, autodestrukcja, takie no wszystkie takie ciemne strony, tak no każdy z nas ma ciemną stronę, także ażeby to nie poprzeszkadzało, czy jakaś taka chciwość, nie wiem, chęć ogromna zysku, zrobienia kariery, ogromna chęć, nie wiem, jakby po trupach do celu, tak, czy jakieś nałogi, no coś takiego mi tutaj się zarysowuje, ażeby to nie poprzeszkadzało, bo może niestety i niekoniecznie wcale z Pana strony, tak, niekoniecznie wcale to Pana muszą być jakby zadiablenia, mogą być kogoś innego, a mogą poprzeszkadzać. Tak? Także trzeba tutaj uważać. No i karta rada, paść kielichów, żeby Pan nie czuł się absolutnie nigdy jakiś zakompleksiony, czy że ja tu nie pasuję, nie dam rady, nie poradzę sobie, jestem za słaby, jestem, nie wiem, absolutnie nie, bo to są tylko i wyłącznie wytwory wyobraźni, scenariusze wyobraźni i nic innego, to są bzdury. Niech Pan nigdy w życiu sobie tego nie robi. Tak radzą karty. No i dodałam sobie kilka kart, żeby zobaczyć, dointerpretować, tak, żeby tu dobrze Panu doradzić. No i cóż. A z denarów, no karta szansy. Ogromny potencjał jakby tkwi w tym pomyśle, no i w Panu przede wszystkim, ażeby ten sukces ogromny osiągnąć. A z denarów, ogromny potencjał na sukces. Szóstka, dalej, szóstka buław, zwycięstwo, sukces. Czasami sumę zapał, ale jakby w tej konfiguracji kart była bardzo dobra, no to zdecydowanie sukces, zwycięstwo, no super. Dalej. Król kielichów, czy jakiś mężczyzna, tutaj, który stanie Pana drodze, czy to pracodawca, czy to jakiś, nie wiem, czy to może być nawet ojciec, czy brat, czy przyjaciel, taki jakiś mężczyzna w paziu kielichów, tutaj, w królu kielichów, tutaj będzie miał wpływ jakby na Pana decyzję, na Pana dalsze jakby losy, tak? To jest mężczyzna bardzo spokojny, opanowany, kierujący się nie tylko rozumem, ale i sercem. Często władczy, tak, decyzyjny w wielu kwestiach, ale naprawdę taki mądry i raczej spokojny. Natomiast drugi mężczyzna również, bo tutaj jakby tarot to metafora, tak? Więc można rozumieć to jako mężczyznę, człowieka generalnie, albo
cech, zbiór cech, tak? Ale tutaj czuję, że jakiś mężczyzna będzie miał wpływ na jakby właśnie dalszy bieg zdarzeń. Natomiast tutaj w Król Buław to albo jakiś mężczyzna z przeszłości, albo jakiś taki temperamentny, dynamiczny, energetyczny, charyzmatyczny bardzo mężczyzna gdzieś tam z pana otoczenia może mieć również wpływ i na dalszy bieg zdarzeń i jakby przez niego bądź dzięki niemu coś tam pewne wydarzenia się zadzieją, tak? Ale również to nie musi być mężczyzna, tylko gdzieś tam przy panu, pana energetyka, tak? Pana temperament, charyzma, gdzieś tam... Pana taka silna chęć działania, tak? Może no pewne sprawy pokomplikować, bądź no dotrzeć jakby pozwolić na to, tak? Ażeby pewne sprawy się zrealizowały. I tutaj taka energetyka przy panu gdzieś jest. No i właśnie, i gdzieś tam pan tutaj w ten sposób działa i to generuje wybory, kochankowie. No oczywiście mogą to być jakieś romanse, ale przede wszystkim wybory. I przez to, albo przez ten romans, albo przez ten wybór, pan czuje jakieś takie blokady wewnętrzne, ale kompletnie nieuzasadnione. Blokady na gruncie intelektu tylko i wyłącznie. To są takie blokady, zatrzymanie, które są tak bardzo nieskorelowane z rzeczywistością, które są tak bardzo, to tak jak, prawda, przebijanie tafli szkła, czy no a ona się ugina, tak? Tak było w piosence, no generalnie. No coś takiego, tak? To jest po prostu taka niemoc wewnętrzna, ale spowodowana tylko i wyłącznie blokadami, które są w nas i nic więcej, tak? No i tak tu się zarysowuje, pokonać to. Na szczęście w pustelniku pan tutaj dochodzi do pewnych wniosków bardzo wartościowych, przechodzi wewnętrzną analizę, wewnętrzny research, czego ja potrzebuję, czy to, co robię, jest tym, czego chcę, czego pragnę, kim bym chciał być, kim jestem, do czego dążę, czego sobie nie życzę, tak? I tutaj dzięki temu w karcie Rydwana pędzi pan do przodu, już wiedząc, czego pan oczekuje, co jest dla pana, co pan chce osiągnąć w karcie Rydwana, no super, pęd do przodu, niesamowity rozwój, tak, to ja jestem zwycięzcą, jestem tym człowiekiem, który wie, po co biegnie, wie, po co leci, tak, wie, jaki chce osiągnąć sukces i odniesie go, patrzcie wszyscy, tak, no i właśnie tak to wygląda. Niestety, za chwilę znowuż, ale tylko na chwilę, w karcie wiary, no do, mimo tutaj tego pędu do przodu, no, w karcie wiary, pewna taka, no właśnie, brak wiary w siebie, brak wiary jednak w swoje możliwości, kurczę, a może jednak nie, może jednak nie dam rady, takie, no bez sensu w ogóle, to jest bez sensu, ale to się szybko kończy, bo... Tutaj dużo mi się też osób wtrąca, tak? Bo król mieczy to jest osoba idąca przez życie, idąca przez pryzmat rozsądku, bardzo rozsądnie. Przez pryzmat rozsądku, logiki, rozumu, tutaj są otwarte dane, analiza, inteligencja, nie emocje, jakieś impulsywne działania, tylko rozsądek. Taki człowiek gdzieś tam przy panu się pojawia i dzięki niemu, tak? Dzieją się tu bardzo dobre rzeczy. Ewentualnie to pan gdzieś tam powraca, tak, może to być pana energetyka oczywiście, tarot to metafora, pamiętajmy, pan wraca z tych wątpliwości, nerwów, jakichś takich smutków na drogę rozsądku, logiki i dzięki temu pan wraca i pan widzi, nie, halo, ja jestem naprawdę mistrzem, tak? Daje radę i tutaj już są coraz lepsze karty. Dziesiątka kielichów, karta rodziny. Jest taka możliwość, że gdzieś tam pan wróci na łono rodziny, tak? Do kraju rodzinnego. Ewentualnie, czy to na dłużej, czy na krócej, to już jakby wszystko czas pokaże, tak? Ale tutaj karta rodziny bardzo pozytywnie mi się pokazuje, czyli będzie pan miał ogromne wsparcie ze strony rodziny, ze strony przyjaciół. Tutaj jakby nikomu niczego nie brakuje. Albo to pan gdzieś tam zacznie zakładać rodzinę, tak? Również być może, oczywiście, tak? Oczywiście, że może tak być. W każdym razie będzie piękna, ciepła, cudowna energia przy panu tutaj. Pan będzie naprawdę czuł się spełniony w każdym aspekcie, tak? I zawodowym, i uczuciowym, i gdzieś tam zdrowotnym według kart, i finansowym to na pewno, i pod każdym kątem, tak? Będzie pan się czuł po prostu, no jak ta głowa rodziny, tak? Wsparcie ogromne, czyli tutaj cudowna energetyka. Dalej, as buław i dziesiątka denarów. No i świetnie, czyli w końcu
zmiana nagła, jak stan zapalny w aspekcie finansowym w końcu na ogromne, ogromne, ogromne korzyści finansowe. A z buław mówi o nagłych zmianach, intensywnych zmianach, niespodziewanych, jak grom z jasnego nieba spadają, intensyfikacja działań, ciach i zmiana i proszę. 10 denarów, najlepsza karta, jaka mi wychodzi w kwestiach zawodowo-finansowych, a zwłaszcza finansowych. Duże pieniądze, ogromny rozwój, również przedłużanie rodu. Tutaj pragnę zaznaczyć, że przy tej 10 kielichów to radzę tutaj, no, mieć to na względzie. 10 denarów, rozwój, ogromne korzyści finansowe, ogromne zadowolenie z siebie, satysfakcja, radość, no, wszystko co najlepsze. Także według kart emigracja do Czech będzie, według kart, bardzo korzystna, aczkolwiek proszę poddać się losowi w pewnych momentach tutaj, bo przy tej 10 kielichów nie jestem przekonana, czy pan w tych Czechach zostanie, czy po prostu będzie powrót i wówczas te duże pieniądze się zaczną. Ale może być tak, że tutaj po prostu będzie wsparcie, czy zakładanie rodziny, gdzieś tam jakaś zmiana, bo na przykład się okoliczności zmienią i wówczas duże pieniądze. Natomiast tak czy inaczej przy panu zdecydowanie te duże pieniądze są, a na początek i tak warto do tych Czech wyjechać według kart. Tylko zadiablenia pokonać i wszystkie te swoje takie kompleksy, jakieś w ogóle bzdurne, pokonujemy. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów, samych dobrych decyzji. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.